Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na program Z Okien Luw. Naszym gościem jest wojewoda lubuski, pan Władysław Dajczak. Dzień dobry, panie wojewodo. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam serdecznie. Panie wojewodo, mamy, nie wiem jak to mówić, czy zaledwie 100 zachorowań, ponad 100 zachorowań w województwie lubuskim. Jak można wyjaśnić tą całą sytuację, że w naszym akurat regionie jest tych zachorowań tak mało? Od początku pandemii, przypomnę, pierwszy przypadek w Lubuskiem, tak? To my, na nas ćwiczono wszystkie procedury związane z koronawirusem. Wszyscy wiedzieliśmy, że ten moment, kiedy on się w Polsce zjawi, nastąpi, to było województwo lubuskie. Zdaliśmy ten egzamin doskonale. Wysoko oceniono nasze działania związane z tym pierwszym przypadkiem. No i później ten przyrost, który widzieliśmy w Polsce, w różnych regionach różny, natomiast w województwie lubuskim wyjątkowo niski. Utrzymywaliśmy się na poziomie kilkudziesięciu przypadków. W tej chwili przekroczyliśmy 110, ale to mimo wszystko w porównaniu z innymi regionami jest bardzo mało. I też zastanawiają się eksperci, wszyscy, którzy zajmują się sytuacją w Polsce związaną z koronawirusem, dlaczego tak się dzieje. Ja miałem okazję rozmawiać parę dni temu z głównym inspektorem sanitarnym, panem ministrem Pinkasem, który mówił, że oczywiście przyczyny mogą być różne, jest to pewno materiał do badań naukowych. Niewątpliwie to, że jesteśmy małym województwem, że mamy dużą lesistość, bo przecież prawie 50% naszego terytorium to są lasy. To, że nie mamy dużych aglomeracji, to, że gęstość zaludnienia w naszym województwie jest najniższa w Polsce, to wszystko może mieć swoje znaczenie, ale przede wszystkim, tak jak określił pan minister, to, że Lubuszanie przyjęli do wiadomości i realizacji te wszystkie obostrzenia, które były wprowadzane kolejnymi etapami, kolejnymi rozporządzeniami ministra zdrowia. Ja to też widziałem tutaj na miejscu jako wojewoda. Faktycznie było widać, że Lubuszanie stosują się do tych wszystkich zaleceń. Niewątpliwie to miało znaczenie i to jest też efekt tego wszystkiego, że ta zachorowalność, to co mówi pan minister, zapadalność tak zwana jest najniższa w Polsce. Mamy w ostatnim czasie co prawda kolejne przypadki, ale mimo wszystko jest to poziom najniższy. Możemy się z tego tylko cieszyć i apelować, i o to ciągle proszę Lubuszan, dziękując za dotychczasową postawę, aby pamiętać, że koronawirus jest dalej z nami. No właśnie, panie wojewodo, czy ten entuzjazm nie jest zbyt wczesny? Jest czasami, tak jak wrażenie odnoszę, jest zbyt wczesny. Ja miałem kilkukrotne konferencje z starostami naszego województwa, z samorządowcami i to oni sygnalizowali, że panie wojewodo, mamy po tych pierwszym, drugim, trzecim etapie łagodzenia obostrzeń, widzimy w naszych społecznościach lokalnych, że to luzowanie dla niektórych jest takim sygnałem, że właściwie już jest po koronawirusie, nie ma problemu, możemy już się zachowywać normalnie, możemy wracać do normalnego życia. To jest bardzo złudne i ja cały czas apelowałem po kolejnych etapach luzowania i apeluję teraz również, że absolutnie, tak jak mówi minister zdrowia, koronawirus jest z nami, on będzie z nami, musimy nauczyć się w tej chwili z nim żyć, dopóki nie będzie szczepionki, dopóki nie będzie lekarstwa i musimy, cieszymy się z luzowań, że wracamy do życia gospodarczego, wracamy do pewnych działań i związanych z działalnością społeczną, natomiast nie możemy mówić, że jego nie ma, że przy luzowaniu te obostrzenia sanitarne, które proponuje, czy wprowadza minister zdrowia, muszą być dalej przestrzegane i dlatego, tak jak pan wspomniał, entuzjazm zbyt duży. Ja się dziwiłem niektórym samorządowcom, słyszeliśmy opinie takie, nawet odśpiewane i odtańczone, że lubuskie już jest wygrane, lubuskie już nie ma koronawirusa. To są takie trochę moim zdaniem nieodpowiedzialne postawy, bo ludzie obserwują, patrzą i jeśli przedstawiciel władzy samorządowej mówi, że już jest okej, to znaczy, że jest okej, także możemy przyjąć to do wiadomości. Nie, nieprawda, musimy naprawdę dalej uważać, musimy zachowywać te rygory sanitarne, bo przecież chcemy, aby lubuskie było dalej w takim układzie, jak jest, czyli wirus rozprzestrzeniający się bardzo wolno, nieszkodzący zdrowiu i ten wskaźnik poniżej 1, o którym mówi pan minister, powoduje, że on będzie wygasał. Jeśli będzie szybszy, no to możemy mieć naprawdę problemy, a mamy sygnały w ostatnich dniach. W ciągu 3 dni ponad 18 przypadków w różnych miejscach województwa. To znaczy, że dalej może się różnie dziać i może się wiele wydarzyć. W związku z tym ciągle proszę i apeluję do wszystkich, korzystajmy z tych swobód, które już są wprowadzane, ale przestrzegajmy rygorów sanitarnych. No właśnie, panie wojewodo, czy
później, w późniejszym etapie będziemy mogli też się spodziewać tej większej liczby zachorowań, bo specjaliści tak twierdzą. I czy będziemy jako województwo lubuskie, pomimo znoszenia tych kolejnych obostrzeń, do tego przygotowani? Niewątpliwie to jest oczywiste, że nikt nie potrafi powiedzieć, czy jesteśmy już po tym szczycie zachorowań, czy przed, jak to się wydarzy. Słyszymy od ekspertów przecież ze Światowej Organizacji Zdrowia również, że jesień nas czeka, że ten drugi nawrót, że może być kolejny szczyt zachorowań. W związku z tym absolutnie musimy być przygotowani i też tak się dzieje. Panie redaktorze, drodzy państwo, my jesteśmy w ciągłym działaniu, takim codziennym. Służby wojewody, te wszystkie, które odpowiedzialne są za bezpieczeństwo, począwszy od szpitali, które zostały podniesione na wyższy poziom gotowości, miejsc przygotowanych dla ewentualnych pacjentów poprzez działania służb mundurowych. To wszystko jest ciągle analizowane, ciągle ćwiczone, tak powiem kolokwialnie, i mimo tego, że mamy mniejszą liczbę zachorowań, mimo tego, że w szpitalach, w których mamy więcej miejsc, było niewielu pacjentów, ale musimy być gotowi na sytuację, że któregoś dnia może się wydarzyć, oby nie, ale może się wydarzyć jakiś gwałtowny wzrost zachorowań i wtedy musimy tych pacjentów przyjąć, zabezpieczyć i jesteśmy na to przygotowani. Pani wojewodo, jeśli mówimy już o szpitalach i również o domach pomocy społecznej, to w jaki sposób właśnie rząd wspiera je w walce z epidemią koronawirusa? To wsparcie było od początku, panie redaktorze. Te pierwsze pieniądze, które pan premier przeznaczył, natychmiast otrzymaliśmy ponad 5 milionów złotych, które podzieliłem na szpitale. Ten pierwszy, który przejął walkę z koronawirusem, czyli Uniwersytecki Szpital w Zielonej Górze, później tworzony szpital jednoimienny w Gorzowie i te 5 podniesione na stopień wyższej gotowości medycznej, one otrzymywały pieniądze, one otrzymywały sprzęt i otrzymywały przede wszystkim sprzęt ochronny. To było bardzo istotne i tutaj też chcę zdementować niektóre informacje, które też podawali niestety, to jest przykre, niektórzy samorządowcy, że ratowali sytuację, bo rząd sobie z tym nie radził. To jest nieprawda, oczywista nieprawda. Prawda, rząd od początku poprzez Agencję Rezerw Materiałowych, poprzez wojewodę, do województwa płynęły ciągłe dostawy sprzętu ochronnego. Ja też jako wojewoda swoimi działaniami ze swoich pieniędzy podejmowaliśmy takie działania, sprowadziliśmy w ostatnim tylko czasie 15 tysięcy kombinezonów, bardzo ważny sprzęt ochronny, na prośbę pielęgniarek, ponad 30 tysięcy fartuchów fizelinowych, bardzo potrzebnych, których nie ma na rynku. Udało nam się je załatwić. Czyli tutaj z sprzętem ochronnym, i zresztą potwierdzają to do dzisiaj szpitale, nie ma problemu, te dostawy są, będą realizowane. Wspieramy domy pomocy społecznej, bardzo ważne miejsca. Pamiętamy, że w Polsce zdarzyło się kilkadziesiąt przypadków, gdzie epidemia wręcz wybuchła w takich domach. To jest bardzo niebezpieczne, bo przecież tam są ludzie starsi, schorowani. Udało nam się we współpracy z samorządami, to też ważne. Dziękowałem kilkukrotnie starostom za tą współpracę. Udało nam się te miejsca ochronić. Sprzęt i ochronne środki płyną tam nieustannie i mam nadzieję, że tak będzie do końca. Wspieraliśmy też dodatkowo hospicja, które przecież funkcjonują w naszym województwie. Przeznaczyłem też część sprzętu dla gabinetów stomatologicznych, aby mogły służyć i dla tych ludzi, którzy są w potrzebie stomatologicznej. Także tych działań jest bardzo dużo. Sprzęt ochronny jest, będzie zabezpieczany. Także myślę, że nic nadzwyczajnego nie powinno się więcej wydarzyć. Przed nami kolejny, czwarty już etap luzowania obostrzeń związanych z koronawirusem. Jak pan ocenia właśnie tempo wracania do tak zwanej normalności? To tempo widzimy jest etapowe, o tym mówił pan premier, mówi minister zdrowia i to myślę, że jest absolutnie słuszne, że chcemy wracać, chcemy kolejne etapy wprowadzać, ale te etapy są wprowadzane następne po tej ocenie przez ekspertów, przez Ministerstwo Zdrowia efektów luzowań, które były w poprzednim etapie, tak? Obserwujemy, czy to ma wpływ na zwiększenie zachorowań, czy nie ma zwiększenia i wtedy wprowadzamy następne etapy. Tak też to zostało wykonane teraz, ten kolejny etap ważny, to już jest naprawdę duże luzowanie życia gospodarczego i społecznego, ale też wszyscy wiemy, że musimy to życie gospodarcze uwalniać, przywracać, ponieważ chodzi przecież o miejsca pracy, chodzi o nasze portfele też naszych rodzin, o tą sytuację gospodarczą, która chcemy, aby jak najszybciej Polska wróciła na drogę tego rozwoju, którym byliśmy, czyli jednego z największych w Europie. I też przyjmujemy z wielkim optymizmem
te dane, o których mówią eksperci międzynarodowi, mówią eksperci Komisji Europejskiej, że Polska jest na najlepszym drodze i w gronie tych krajów, które powinny bardzo szybko powrócić na etap rozwoju, w którym byliśmy. Cieszymy się z tego, bo to będzie tylko z korzyścią dla nas wszystkich. Udało się dzięki tym pieniądzom, ogromnym pieniądzom, które rząd zaangażował w tych trzech tarczach, które zostały przyjęte przez parlament, uchronić prawie 4 miliony miejsc pracy. To jest bardzo istotne, bardzo ważne. Widzimy to też w województwie lubuskim. W powiatowych urzędach pracy nie przebywa lawinowo bezrobotnych, tak jak niektórzy wieszczyli. W związku z tym sytuacja nie jest zła i miejmy nadzieję, że jeśli ten wirus będzie na tym poziomie, który jest w tej chwili w Polsce, to polska gospodarka będzie szybko wracała na tory szybkiego rozwoju. No właśnie, czy to utrzymanie miejsc pracy to teraz jest coś, na czym powinniśmy się najbardziej skupić? Tak, skupiamy się na tym. Skupiają się powiatowe urzędy pracy, skupia się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jestem w kontakcie też z starostami, jak powiedziałem, ale też z powiatowymi urzędami pracy, przez które te wypłaty trzech różnych transz produktów tej tarczy płyną do przedsiębiorców. Tych wniosków wpływa bardzo dużo. Te mikropożyczki, które są bardzo popularne, to jest już prawie 180 tysięcy takich wniosków. One są realizowane szybko w naszym województwie. Oczywiście są samorządy, które trochę odstają w tej realizacji, ale prosiłem starostów i też apelowałem do samych urzędników, że trzeba zrobić wszystko, aby te pieniądze, które są, to jest bardzo ważne, panie redaktorze, potwierdzali to starostowie, że jeśli tylko z urzędu powiatowego wypływa wniosek do rządu o przelew pieniędzy, one są natychmiast przelewane, czyli tutaj nie ma blokady pieniędzy, natomiast blokada jest w realizacji wniosków przez urzędników. Też prosiłem starostów, aby zwiększyć zatrudnienie, aby pracować przez sobotę, niedzielę, no bo te pieniądze muszą trafiać, bo wtedy one działają właściwie, czyli zabezpieczają miejsca pracy, o to nam przecież w tej chwili głównie chodzi. Panie wojewodo, na koniec chciałbym zapytać o gorzowskie wydarzenia sierpniowe. Jesteśmy już po pierwszym spotkaniu komitetu organizacyjnego. Jak w tym roku będą wyglądały te uroczystości? Oczywiście odbyliśmy to pierwsze posiedzenie, które miało być jeszcze w styczniu. Później zaczęły się te problemy, o których wiemy. I wiemy też, że wszystkie wydarzenia, które w tym roku są, będą trochę w innej formule, ale w zeszłym roku po raz pierwszy podjęliśmy, pamiętamy te uroczystości przy katedrze. Chcieliśmy uczcić, przywołać w pamięci te duże wydarzenia z 1982 roku w Gorzowie. Ponad 5-tysięczna rzesza gorzowian, lubuszan wystąpiła przeciwko stanowi wojennemu, protestowała. Ponieśli z tego tytułu ludzie różne konsekwencje. Chcieliśmy pokazać tych ludzi, mówić o tym młodemu pokoleniu. To jest bardzo istotne. I w tym roku chcieliśmy kolejny rok świętować, aby doprowadzić do tej okrągłej 40. rocznicy, która ma za sfinalizować się pomnikiem tym wszystkim, którzy brali udział w tych wydarzeniach. I oczywiście te wydarzenia będziemy w tym roku mieli w innej troszeczkę formule. Oczywiście nie będzie takich masowych uroczystości, ale będzie i msza święta polowa, będą i uroczystości, które będą wmurowaniem kamienia węgielnego pod ten przyszły pomnik. Także będzie na pewno dużo wydarzeń w ciągu trzech dni. Wydarzenie jest 31 sierpnia, to jest poniedziałek, ale będą wydarzenia i w sobotę, będzie wydarzenia i w niedzielę, także na pewno uczcimy to ważne wydarzenie z 1982 roku. Panie wojewodo, bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę oczywiście dużo zdrowia, bo to teraz chyba jest najważniejsze. Myślę, że tak. Dziękuję panu i państwu również. Życzę dużo zdrowia i proszę bardzo na siebie uważać. Wojewoda lubuski Władysław Dajczak był naszym gościem. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia.